Witajcie! Dzisiaj w takiej miejscowości bardzo mocno turystycznej, słuchajcie, bo robiliśmy tutaj dach. Jesteśmy w miejscowości Gstaad w Szwajcarii. Jest tu naprawdę wyjątkowo pięknie. Oprócz tego jest to miejsce bardzo uczęszczane przez turystów z całego świata. Jest tu kilka hoteli, w których ceny przyprawiają o zawrót głowy. Nawet trudno mi się z tego powodu wysłowić, ponieważ tutaj jest jeden taki hotel, który się nazywa Alpina. Byliśmy po prostu obejrzeć tylko wjazd. To jest, słuchajcie, wydrążony wewnątrz góry. W środku jest wodospad. Nie zdążyłem tego nagrać, ale po prostu istny szok. Także coś niesamowitego. Ceny tam się zaczynają od 3000 franków za osobę za noc. Tak to wygląda. No i oprócz tego jest jeszcze kilka innych hoteli pięciogwiazdkowe, także ceny są po prostu absolutnie kosmiczne. No ale jest to typowo taka miejscowość dla ludzi bardzo, bardzo bogatych. Tu mamy jakiś Christiania hotel, restaurant. No takie coś w każdym razie. Zobaczymy tutaj na Bergkönig. Góra Królewska, nie wiem, to pewnie jakiś tam będzie festiwal chyba, tak, już widzę stąd. Jakiś festiwal 28-30 august, to jest sierpień. Także tam coś takiego po prostu jest. Dworzec kolejowy, autobusowy. No i tutaj takie typowe miasteczko. Tam bardzo ładny, słuchajcie, wiadukt. Też możecie zobaczyć domy pięknie przystrojone kwiatami. To jest tutaj bardzo popularne. Wszystkie domy właściwie są przystrojone bardzo mocno kwiatami. Oni to uwielbiają wprost. Także jak tylko po prostu pogoda pozwala, natychmiast przystrajają balkony kwiatami, mnóstwem kwiatów. Podoba mi się to, fajnie. Pod tym względem to jest bardzo przyjemnie, bardzo fajnie. No i co, zobaczcie, jak wam się to podoba. Stare domy, ten jest 1910 roku. Zawsze coś mają napisane. Słuchajcie, co jeszcze wam ciekawego powiem. Tutaj robiliśmy tak wentylator na dachu. No i jak się zdążyłem zorientować, słuchajcie, w takim domu, no troszeczkę mniejszym, może jak ten drewniany taki dosyć, no też taki ładny, to jedno mieszkanie kosztuje 3 miliony franków. Tak to wygląda. O, zobaczcie, nawet indyjskie jedzenie tu można zjeść. Szkoda, że mam tutaj, w tej chwili dał mi kolega 45 minut, żebym się przeszedł, zobaczył, jak to wygląda. No bo naprawdę warto w takim miejscu być i nie zwiedzić, chociaż trochę to byłoby po prostu grzech. O, i pocztówki nawet na stary styl zrobione, zobaczcie. Ciekawe, czy jest coś o traktorach, to chętnie bym kupił. Ciuchcia jest. O, może do synka, co? A to jest na urodzinowe. Kurczę, strasznie droga, 3 franki? No dobra. Zobaczymy. Dostaniesz, synuś, tą ciuchcię, lokomotywę. Ale tu nie widzę nic z traktorami. Bardzo, bardzo niedobrze. Jakieś rowery. Nie, tutaj nic nie będzie. No ale to jest fajne, to mi się podoba. Nie ma tutaj nic o traktorach. O, może tutaj jakieś będzie, ale to wątpię, bo tu są same takie krajobrazowe. No ale zobaczcie, jak to wszystko zimą wygląda. Słuchajcie, co jeszcze? No, mówiłem wam chyba w poprzednim filmie, albo nie wiem, czy już go puściłem, czy jeszcze nie.
wjazd tutaj na te góry, to w zależności od której góry, to kosztuje od 100 franków do nawet 160 franków za wjazd. Także mam, wiecie po prostu, co to jest Szwajcaria. Jeżeli chcielibyście tutaj przyjechać, to trzeba być naprawdę bogatym człowiekiem. Dobra, idziemy do środka, do sklepu. Zobaczmy sobie tutaj różne pamiątki. O, tu jakaś maszynka do pewnie takich tych właśnie pamiątkowych medali do robienia. Taki typowy sklepik nasz, 1001 drobiazgów. O, scyzoryki szwajcarskie, oczywiście, co by innego. Różne takie bibeloty, naparstki pamiątkowe. Wszystko, co kto chce, co kto lubi, co kto zbiera, może sobie tutaj kupić. I ma. O, zobaczmy, może tutaj będą jeszcze jakieś traktory. Zapytamy zaraz. Grüezi. Haben Sie etwas mit Traktoren? Nein, leider nicht, nein. Nur die von Lokomotive, okay. Vorher habe ich schon... Ich habe schon gesehen, geschaut, aber ich habe nichts gefunden. No nie ma, niestety nie ma traktorów. Ale jest za to lokomotywa, zresztą też fajna. Dobra, idziemy sobie dalej. Tutaj coś niby figura, jakaś ktoś coś próbował zrobić, ale nie wiem, czy mu wyszło, czy nie. Trudno to oceniać. Co dalej mamy? No wszystko widzicie, drewno. Specjalnie, słuchajcie, to są specjalne jakieś tam, nie wiem, jeśli chodzi o te nowe domy, one są specjalnie budowane ze starego drewna, pozyskiwane, nie wiem skąd, ale pewnie za majątek. W każdym razie te stare, to nie wiem po prostu, czy one są, nie wyglądają jakoś, żeby ktoś je malował, jakoś restaurował, pilnował, odnawiał. Ciekawostka. Tutaj taki kościółek katolicki, na szczęście. O, i tam zobaczcie, widzicie tam na tej górze wysoko jest Hotel Palace. Też kilka tysięcy franków za noc. O, następny piękny drewniany dom, może ten po prostu trochę widać, jakby był szorowany. Restauracja fajna, szorowany, ale wiecie co, ja kurczę, dawno nie czytałem gotyku i nie wiem, czy sobie poradzę, co oni tu mają napisane. Co oni mają napisane? Auf Gottes... Nie poradzę już dzisiaj. Nie wiem, dawno, dawno temu czytałem gotyk, ale teraz już sobie z tym nie poradzę. Za długa przerwa była i te litery mi gdzieś pouciekały, która jak wygląda. Ale niemniej jednak piękny, piękny dom, piękna restauracja. No i to jest chyba to całe tutaj, taki deptak centrum. No i tak o wygląda takie coś, słuchajcie. O, no i widziałem tego, słuchajcie, Rolls-Royce'a, zobaczcie, kierowca w czapce, no coś niesamowitego, tam jakaś dama siedzi z tyłu, ludu kochany, luksus taki, że masakra. ...1989 na przykład tamten, ale nie, to jest od Erbaut i Miare, czyli wybudowany. Oczywiście ciekawe, w 89 roku, ale zachowany styl, słuchajcie, to jest niesamowite. 1907 z kolei ten dom. Tu są widać jeszcze nowe domy, ponieważ byłem w kilku miejscach tutaj w Szwajcarii, gdzie widziałem domy z 1605 roku, czyli z czasów bitwy pod Kirchholmem, kiedy to husaria polska zlała Szwedów łącznie z Moskalami, którzy się połączyli przeciwko Polsce. I o ile tam pamiętam, siły szwedzkie i rosyjskie były pięciokrotnie silniejsze od husarii, a mimo to dostali lanie i bardzo dobrze. No,
To tyle, jeśli chodzi takie taka krótka wrzutka z historii. Patrzmy na domy. 1899, też piękny dom. Tutaj tak samo. No ładnie, tu ładnie, nie powiem. We czwartek, słuchajcie, bo dzisiaj jest wtorek, we czwartek będę tutaj jeszcze raz, bo gdzieś idziemy na jakiś dach montować znowu wentylację, ale nie w stylu tak jak dzisiaj wentylator, tylko no i tam już jest koniec, wyjście. Także bardzo ładnie pokazałem wam tutaj absolutne centrum Kszczat, główny taki deptak. Tak to wygląda. No i w kamerze we czwartek będziemy jeszcze montowali tak zwane Einlege, czyli wentylację, która będzie zalana później betonem i rozprowadzana po poszczególne pomieszczenia. Tam są takie różne skrzynki, rozdzielacze i tak dalej, i tak dalej. Nic ciekawego, w sumie zwykła wentylacja. To tyle, jeśli chodzi o film ze szwajcarskiego Kszczat. Mam nadzieję, że jeszcze trochę i gdzieś znajdę jakąś pocztówkę z traktorami. Chociaż nie wiem, czy oni się wstydzą traktorów, czy co, ale po prostu trudno to jakoś, nie wiem, czy to jest modne. Oj, zobaczcie, jeszcze tutaj jakieś rogi łosia, poroża, oryginalne. Ładne, ładne. Ciekawe, skąd wzięli. Tutaj chyba nie występują łosie w górach. Właściwie to chyba na pewno. No, ale mniejsza z tym. No, to tyle, słuchajcie. Tutaj widzicie taki jakiś z opisem gór, gdzie jakie góry są, monitor, telewizor, jak go zwał, nie wiem. O, a tam z kolei można na kolejkę chyba się wybrać. I tak to wygląda. No, to tyle, trzymajcie się wobec tego i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć! Tak. I ja tam byłem. Miód i wino piłem. Trzymajcie się, cześć. Zobaczcie, jeszcze wędrując w stronę samochodu, tak, znalazłem tutaj taki salon ukryty. I mamy tutaj Porsche 911 GT3 RS. Za cenę 320 tysięcy franków. Co to jest? Ale tu jest jeszcze jakieś Bugatti napisane, czy coś takiego. Ciekaw jestem, czy jest tutaj taka fura. Wcale bym się nie zdziwił. Za to tutaj mamy Ferrari 812 Superfast. No ten jest troszeczkę tańszy, bo kosztuje tylko prawie 290 tysięcy franków. No. Może taki sklep przy okazji. Na ulicy Spacerowej tutaj. Tak powiedzmy, że ona się nazywa. Jako dodatek wam to puszczam. Ciekaw jestem. Myślałem, że tu będzie poczta gdzieś jeszcze po drodze. Ale gdzie poczta? W takim miejscu. Takie mamy widoki po drodze, jak jedziemy. Czy do roboty, czy z roboty. Cały czas. Prawie jak na morzu przy tej prędkości. Nie będę wystawiał kamery jak Jarek na zewnątrz, bo mi ją wyrwie z ręki. To nie żuk, tylko Mercedes. Zobaczcie jeszcze tam, jakie ładne widoki. Niesamowicie wysokie te góry. Tamte to już na pewno gdzieś około 2000 mają. Łyse bez drzew. Te poniżej, ale praktycznie krajobrazy są tutaj wszędzie takie same. Po prostu kraina gór, tak można powiedzieć krótko o Szwajcarii.
No i co, tam gdzie byliśmy, słuchajcie, w tym miasteczku, gdzie wam przed chwilą pokazałem kształt, to byliśmy też jeszcze w Zane. W Zane po prostu jest o tyle takim wyjątkowym miasteczkiem, można powiedzieć, z tego względu, że tam nikt nie hoduje krów, natomiast wszyscy trzymają kozy. Szalenie wytrzymałe zwierzęta, właściwie jakby się coś stało na ziemi, to chyba tylko one i karaluchy przetrwają. Teraz wam powiem jeszcze te domki tam pojedyncze na górze, co widzicie daleko. To są domki pasterzy. Oni przyjeżdżają na wiosnę, a wyjeżdżają stamtąd, wyjeżdżają właśnie, przychodzą, bo tam nie ma żadnej drogi. Przychodzą i wychodzą stamtąd jesienią, jak już przychodzą pierwsze mrozy, to zabierają zwierzęta na dół. A tu jakieś kolejne miasteczko, wioska, nie wiem co. No tak ogólnie wygląda Szwajcaria właściwie. Można powiedzieć śmiało, że to jest jej cechą charakterystyczną. Taka zabudowa, takie domki, takie miasteczka, takie ulice. O, a tutaj gdzie ten dźwig, to też jest moja budowa i na tej budowie też pracowałem. I pewnie jeszcze popracuję.